know is one. Z tego co ja słyszałem, to i jeszcze ktoś tam mieszka, ale w którym miejscu, to jak to naprawdę nie powiem, bo nie wiem. Pani, ludzie to całe różne plotki mówią, nie? Że tam, że niby z pochodzenia jest też takiego, nie? Żydowskiego. Widziała pani w Poznaniu? No, nie pamiętam, nie przypominam sobie. A czy zna pani kogoś, kto jest Żydem? Owszem, znam, ale po tych osobach nie widać tego po sposobie ubierania się, czy na co dzień jest to właściwie dość ciężko zauważalne. Ja bo osobiście... No znam jednego Żyda, ale on tam generalnie z prawdziwymi Żydami nie ma dużo wspólnego. No dla mnie prawdziwy Żyd powinien przede wszystkim mieć jarmułkę, brodę i dużo mówić proszę, przepraszam, nie? A nie wiem, nie interesowałem się nigdy taką tematyką. Co? No. Prędzej a nie podoba Toskanii, mi się to, co się stało z synagogą, że to jest tam rozpływania i traktujemy to tak zwyczajnie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w kościele był nagle spichlerz. Co tam w tym domu po prawej stronie, tam jest też coś żydowskiego i oni tam mają swoje siedzibę jakąś, to może tam będzie akurat ktoś. Ani nie powiem, ile Żydów mieszka w Poznaniu, ani nie powiem autentycznie, ile Żydów. Tutaj mamy około 50 osób w Poznaniu. Tak naprawdę nie znamy prawdy, bo nadal ludzie się boją. Tragedie, które dotknęły naród żydowski, okaleczony po wojnie, pozostały w nich wieczne. I ja myślę, że z tą traumą niektórzy umrą. Wychowywałam się w rodzinie, w której były... moja mama była katoliczką, a ojciec był Żydem. Bo w myśl prawa żydowskiego, to autentycznie, ja nie jestem Żydówką, bo w myśl prawa religii Żydówką jest się od strony mamy. Nie ojca, bo ojców można mieć wiele. Jak moja mama mnie mówiła, jak miałam 3-4 lata, dlaczego ciebie obrzucają kamieniami? Przecież idą w niedzielę do kościoła i do Żydów się modlą, przed Żydami klękają. To jest coś niepojętego. Przecież katolicy, inni chrześcijanie idąc do kościoła mają przed sobą postacie tylko żydowskie. Pan Jezus jest Żydem, Matka Boska Żydówka, wszyscy apostołowie są Żydzi. To jest coś niepojętego. Jestem Żydówką, należy mi się szacunek. Mogę powiedzieć jedno, że mamy piękną młodzież w Poznaniu. Mamy piękne społeczeństwo w Poznaniu. I bym naprawdę obraziła, jeśli wyjątkowo się zdarzają, ktoś powiesi, to niedawno mieliśmy tą przykrą sytuację ze swastyką. To jest nieszczęściem, że człowiek, który nie zna ani kultury, ani tradycji innej, dla niego to wszystko, ta niewiedza powoduje, że staje się wrogiem, bo widzi zagrożenie w kierunku swojej osoby. Całe życie pomagam drugiemu człowiekowi bez względu na wyznanie, na pochodzenie. Może dlatego jestem wiceprzewodniczącą Rady Miasta, mojego miasta Murowana Goślina, wybieraną największą ilością głosów w mieście. Ci ludzie wiedzą, bez względu na to, że jestem w ich oczach Żydówką, bo taka jest prawda. Ale po prostu naprawdę antysemityzmu w Poznaniu nie ma.